Witam serdecznie w kolejnym odcinku Wnikliwym Okiem. Jesteśmy w gościnnych progach CoSpot Zachodnia 70. Witam w naszym studiu pana Ireneusza Jabłońskiego. Dzień dobry, witam. Eksperta Centrum imienia Adama Smitha. Jak zwykle w naszych pogaduszkach, rozmowach, dyskusjach, analizach rozmawiamy o sprawach polskich, o sprawach regionalnych i o sprawach czysto łódzkich. Dzisiaj mamy kilka interesujących tematów. Pierwszy, który narzuca się jakby naturalnie, to są prognozowane czy zapowiadane wysokie podwyżki cen opłat. Tutaj mówimy w kontekście miasta Łodzi o opłatach za usługi miejskie. Możemy tutaj powiedzieć o takich opłatach jak na przykład bilety MPK, jak opłaty za wywóz śmieci, za ścieki i wodę także oraz czynsze w mieszkaniach komunalnych. Jak możemy to skomentować? Z czego biorą się te podwyżki i jak one zmienią budżety mieszkańców? Mamy dwa aspekty. Jeden ekonomiczny, drugi polityczno-propagandowy. W Łodzi niestety nie odbyła się poważna dyskusja w dobie wyborów samorządowych. Mieliśmy do czynienia z tandetnym PR-em, który jak okazało się wystarczył, ale po tych uniesieniach wieczoru wyborczego następuje chłodny poranek i skarbnik puka do drzwi i pokazuje w rachunku miasta czerwone pole, o czym również już mówiliśmy w tych programach. No to, że budżet miasta jest na granicy płynności, to jest sprawa znana tym, którzy interesują się tym tematem od dawna, i podwyżki są próbą ratowania tej płynności po prostu. Będą one miały jakiś tam wymiar dochodowy i odrobinę tą płynność mocno nadwyrężoną poprawią. Natomiast jak za wszystkie wydatki miasta zapłacą mieszkańcy. Przy czym trzeba zwrócić tu uwagę na dwa elementy. O ile wzrost cen przejazdów komunikacją miejską, czyli de facto MPK, jest o tyle uzasadniony, że MPK jest skrajnie deficytowe i tam luka kosztowa to już jest chyba 35%, a może i więcej. W związku z tym jakaś racjonalizacja albo kosztów, albo co łatwiejsze, podwyżka cen biletów musiała nastąpić. Musiała w sensie tej logiki zarządczej, prawda, nie tak obiektywnie, tylko w tej metodyce zarządczej, którą mamy dzisiaj do czynienia. O tyle wzrost opłaty za wodę, ścieki czy śmieci to są de facto podatki lokalne, ponieważ miasto ma monopol na te usługi i takie trzeba odczytywać, tak, na wzrosły podatki, bo są potrzebne większe przychody po to, żeby włodarze miasta mogli nam nieba przychylić, na przykład budując akwarium za 350 milionów złotych. Wiceprezydent Trela niedawno apelował do premiera Morawieckiego, aby wyjaśnił, czy podwyżki prądu, które miasto zauważyło w negocjacjach z dostawcą prądu, czy to są realne podwyżki, bo podobno premier zapowiadał, że takich podwyżek nie będzie. I tutaj wiceprezydent Trela wyliczył, że grupa zakupowa, łódzka grupa zakupowa, czyli zespół gmin, które dogadują się z dostawcą prądu co do ceny, będzie musiała zapłacić 11 milionów złotych więcej za prąd w przyszłym roku, co jest znaczną kwotą. I te 11 milionów mi się skojarzyło z pewną kwotą, o którą trzeba podnieść wartość zbudowania, przebudowania ulicy Nowowęglowej, niedaleko dworca fabrycznego, bo tam niedoszacowano kosztów na skromne 60%, czyli zamiast zapłacić 15,5 miliona złotych, miasto będzie musiało zapłacić 25 milionów złotych, czyli drobne 10 milionów. To jest mniej więcej ta sama skala. To tu 11, tutaj 10, prawda? Z jednej strony wielki raban o te 11 milionów za podwyżkę prądu, z drugiej strony gdzieś tam w tle dość cicho o tym, że jedna skromna ulica w centrum miasta tylko 10 milionów będzie droższa.
No właśnie, można by się tu dopatrzeć pewnej niekonsekwencji, co by wskazywało na komentarz zapowiadanej albo nieuniknionej może tak podwyżki cen energii elektrycznej, o czym za chwilę, jako czystą propagandę polityczną, tak, no bo z jednej strony władze miasta podwyższają własne podatki i quasi podatki lokalne. Pewnie w wymiarze bezwzględnym to będzie znacznie więcej niż te 11 milionów, za co zapłacimy, powtórzmy raz jeszcze, my, mieszkańcy, nie jacyś kosmici. Z drugiej nie zauważa się to, o czym też już mówiliśmy, skutków źle przygotowanych przetargów, bo rozminięcie się w cenie o 60% jest to istotna różnica. I znana mi praktyka gospodarcza w przedsiębiorcach raczej by nie tolerowała takiego stanu rzeczy, chyba że nastąpił jakiś kataklizm w otoczeniu gospodarczym, a taki chyba jednak nie nastąpił. I trzeci element to jest ta podwyżka energii elektrycznej. No ona wprost jest konsekwencją wejścia w życie zwiększonych opłat za emisję tak zwanego CO2, czyli powtórzmy raz jeszcze, naturalnego gazu występującego w przyrodzie i pozwalającego światowi roślin normalnie funkcjonować, a ze względów ideologicznych ten naturalny gaz jest opodatkowywany. Cena podatku rośnie z 5 do 20 euro za tonę emisji i dotknie nie tylko przemysł energetyczny, ale również chemię ciężką, w tym na przykład jedno z kluczowych łódzkich przedsiębiorstw operujące na rynku chemii budowlanej. Jakie będą konsekwencje tych podwyżek dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw, no to będziemy widzieli za jakiś czas. Ale reasumując, wlewając łyżkę dziegciu do beczki miodu rządowego, trzeba by też popatrzeć we własną beczkę, gdzie aż 4 łyżki przynajmniej rodzajowo są dolewane. Porozmawiajmy teraz o zupełnie innej rzeczywistości, mianowicie wejdźmy troszeczkę na poziom polityki krajowej i polityki też tutaj naszej samorządowej, łódzkiej. Znana bardzo głośna sprawa, jak to powiedziała łódzka posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, wrogie przejęcie posłów Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej. Znamy tą sprawę, zapewne z mediów, głośna sprawa. Chciałbym się zastanowić nad tym, jak to może skutkować, czym to może skutkować w naszym mieście, bo wiemy, że w naszym mieście zawiązała się bardzo taka spójna koalicja obywatelska, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Sojusz Lewicy Demokratycznej, pewien ewenement na skalę nawet krajową, no bo tutaj mamy SLD w tym pakiecie. Czy to może osłabić, czy jednak pozostawić w dobrej kondycji koalicję obywatelską w Radzie Miejskiej, w Zarządzie Miasta? Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że ta obywatelskość to jest taka jak w milicji obywatelskiej, prawda? Jest to grupa władzy po prostu, która dla zachowania władzy zorganizowała się w ten sposób. Dlatego ja bym nie przewidywał jakichkolwiek zmian czy próby kontestowania tego stanu rzeczy, który odbył się na poziomie centralnym, bo nie wszyscy uczestniczą we władzy, ci członkowie tak zwanej koalicji obywatelskiej. Czerpią z tego określone profity polityczne i materialne. I tyle, prawda? Nie ma tu mowy o żadnej ideowości i nawet jakiejś elementarnej przyzwoitości od dawna. Zwróćmy uwagę na to może, jak histeryzowano w sytuacji, kiedy partia rządząca krajem pozyskała jednego radnego w Sejmiku Śląskim. Co to wtedy było? Jak nazywano tego radnego? A teraz ci sami ludzie nabrali wody w usta i nie dzielą się swoimi emocjami i swoją ocenę zachowań pani posłanki Pichowicz, jeżeli dobrze nazwisko powtarzam, i jej kolegów. Tak? Czyli to dowodzi tego, że nasz wybitny pisarz z przełomu XIX i XX wieku, tworząc postać Kalego, stworzył postać wiekopomną, do której odwołują się również współcześni politycy tzw. koalicji obywatelskiej. Czyli pewien wzorzec osobowy zapisany w literaturze nadal aktualny.
Tak, no nie wiem, czy wypada przypomnieć, że Kali mówił o krowach, bo to mogłoby źle zabrzmieć, no ale ponieważ zapisano to 100 lat temu w tej fantastycznej powieści dla dzieci i młodzieży, to warto o tym pamiętać. I ostatni temat ciekawy, tyleż ciekawy, co dość taki paradoksalny, bym powiedział. Otóż spółka miejska, czyli lotnisko łódzkie, umieściło reklamę, oczywiście nie samodzielnie, tylko przy pomocy pewnej agencji reklamowej, która miała prawo wedle tej agencji do tego, aby umieścić na jednej z fasad w centrum miasta, blisko ulicy Piotrkowskiej, wielką reklamę mówiącą o tym, że mamy połączenia z Nowym Jorkiem, z Łodzi przez Monachium. Oczywiście nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Reklama sama w sobie wydaje mi się nawet ciekawa, fajnie skonstruowana i rzeczywiście ma interesujący przekaz. Natomiast okazuje się, że ta reklama jest umieszczona w Parku Kulturowym ulicy Piotrkowskiej. Czyli tym samym lotnisko, zarząd lotniska, umieszczając tą reklamę, złamał miejscowe prawo, bo prawo miejscowe dotyczące właśnie tego parku zabrania umieszczania tam reklam wielkoformatowych. No i co się okazało? I okazało się, że Plastik Miasta, jako urzędnik nadzorujący tego typu przedsięwzięcia, zgłosił sprawę na policję. Czyli skończy się pewnie sprawą w sądzie, gdzie jeszcze lotnisko będzie musiało zapłacić niemałe pieniądze, jakieś kary. Już teraz wiemy, że sam montaż, umieszczenie i demontaż natychmiastowy tej reklamy będzie kosztował nieco ponad 50 tysięcy złotych. Plus ewentualna kara zasądzona przez sąd. Jak to skomentować? No pewnie również odwołując się do klasyki, tym razem z Monty Pythona, czyli wybitnych angielskich komików, którzy opisywali takie i podobne sytuacje już wiele lat temu. A mówiąc serio, no jest to kontynuacja takich groteskowych zachowań, które na przykład w poprzedniej kadencji tych samych władz były zobrazowane takim faktem, że dwie spółki miejskie poszły do sądu, spierając się o jakieś tam należne lub nienależne pieniądze, mimo że w obu wypadkach stuprocentowym właścicielem tych spółek była gmina reprezentowana przez prezydenta. Także tutaj Plastik Miasta czy architekt miasta skarżący spółkę miejską za łamanie prawa w przestrzeni, którą zarządza miasto, no wpisuje się w tą narrację właśnie Monty Pythonowską. Natomiast jest drugi aspekt sprawy, na który swego czasu zwracałem uwagę, iż dość niefrasobliwie zrobiono ze ścisłego Śródmieścia, czyli Piotrkowskiej i okolic, tak zwany park kulturowy, po to, żeby móc sfotografować się i zrobić z tego newsa, bo przypomnijmy, że ogłoszenie tego faktu miało miejsce podczas wizyty ówczesnego prezydenta kraju, pana Bronisława Komorowskiego, w ogóle nie próbując przewidzieć konsekwencji tego. Efekt jest nie tylko taki, że nie wolno wieszać reklam, ale jest bardzo ograniczana możliwość przebudowy czy rearanżacji całych fragmentów, nawet wnętrz posesji leżących przy ulicy Piotrkowskiej, co bardzo poważnie ogranicza możliwość realnej rewitalizacji tych obszarów. Na przykład nie wolno rozbierać oficyn, które jakbyśmy we dwóch się zaparli, to byśmy poprzewracali, bo one są elementem, jak mi to kiedyś powiedziano, negatywnego przykładu budownictwa XIX-wiecznego, czyli dla jednego czy krótkotrwałego eventu zdezorganizowano i poważnie ograniczono możliwości racjonalnych działań inwestorów i właścicieli nieruchomości w ścisłym Śródmieściu. I z tego faktu też by warto wyciągnąć wnioski na przyszłość. A propos fasad, które moglibyśmy ewentualnie, gdybyśmy się zaparli we dwóch, przewrócić, to w następnym odcinku porozmawiamy o modelach rewitalizacji, ponieważ mamy tutaj ciekawe newsy i ciekawe informacje z Europy na temat łódzkiej rewitalizacji, ale to zostawmy sobie na przyszłe spotkanie. Już zapowiada się smakowicie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu Ireneuszowi Jabłońskiemu. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia za tydzień.